tym momencie poczuj się obrzęta przez wyjątkową i wzniosłą energię, ponieważ coś magicznego zaraz się wydarzy. Nie dotarłaś tutaj przypadkowo. Twoi aniołowie stróże prowadzą cię do wiadomości o głębokim znaczeniu, szczególnie przeznaczonej dla kogoś wyjątkowego w twoim życiu. Pozwól mi ujawnić coś zaskakującego. Ta osoba, być może nieświadomie, została głęboko poruszona twoją niezachwianą determinacją i niestrudzonym zaangażowaniem. W trakcie swojej podróży poświęcał się niestrudzenie, aby odnaleźć swój cel, eksplorując różne ścieżki i możliwości. Jednak mimo wszystkich swoich wysiłków i niezliczonych kierunków, które obrał, nadal czuje, że coś istotnego mu umyka, uniemożliwiając mu prowadzenie naprawdę znaczącego życia. Każdy krok, który stawia, towarzyszy mu stałe poczucie braku, jakby coś kluczowego zawsze było poza zasięgiem. Ten brak jasności i pełni pochłania go, tworząc trwałą lukę w jego istnieniu. Codziennie stara się zrozumieć, czego mu brakuje, zagłębiając się w głębokie refleksje i szukając odpowiedzi w różnych źródłach mądrości i doświadczenia. Jednak odpowiedź wciąż mu umyka, pozostając nieuchwytna i odległa, jak zagadka, której nie można rozwiązać. Ta nieustająca poszukiwanie sensu i celu często wywołuje u niego frustrację i zniechęcenie, ale jednocześnie determinację, aby odnaleźć brakujący element w układance swojego życia. Wie, że odkrycie tego elementu jest kluczowe dla osiągnięcia pełni i osobistej satysfakcji. W tym kontekście poszukiwań i odkryć twoja obecność staje się tak ważna i transformująca. Fascynujące jest widzieć, jak aniołowie ujawniają, że jesteś niewyczerpanym źródłem inspiracji dla tej wyjątkowej osoby. Obserwują i podziwiają intensywność twojej pasji do wszystkiego, co kochasz. Niezależnie od tego, czy to w pracy, gdzie wkładasz całą swoją energię i zaangażowanie, w niezachwianej wierze, która kieruje twoimi działaniami i decyzjami, w hobby, które przynosi ci tyle radości i satysfakcji, w życiu osobistym pełnym ciepła i znaczących relacji, czy w zaangażowaniu w sprawy społeczne, które zmieniają świat, twoja pasja jest widoczna. Każdy aspekt twojego życia odzwierciedla autentyczny entuzjazm, który nie pozostaje niezauważony. Twoje zaangażowanie w każdą z tych dziedzin nie tylko przekształca twoje własne życie, ale także oświetla drogę tym, którzy są wokół ciebie. To, co sprawia, że ta pasja jest tak wzniosła, to zdolność do dostrzegania jej w różnych aspektach życia, pozwalając jej się objawiać i rozkwitać w spektakularny sposób. Nie tylko odnajdujesz radość i cel w swoich działaniach, ale również inspirujesz innych do poszukiwania tego samego. Twoja energia jest zaraźliwa, a twój przykład motywuje tę wyjątkową osobę do kontynuowania własnych poszukiwań sensu i spełnienia. Obserwuje on uważnie sposób, w jaki poświęcasz się temu, co kochasz, stawiając czoła wyzwaniom z niezachwianą odwagą i determinacją. Każdy twój ruch, każdy wysiłek i każde osiągnięcie są świadectwem dla tej osoby, która tak bardzo cię podziwia. Widzi w tobie przykład, jak pasja i zaangażowanie mogą przekształcić każde zadanie w znaczącą i inspirującą misję. Twoja zdolność do pokonywania przeszkód bez wahania, do trwania w swoich przekonaniach i do pełnego oddania się temu, w co wierzysz, to coś, co on obserwuje z głębokim szacunkiem i podziwem. Ta osoba, która tak bardzo cię podziwia, rozumie, że masz płonący ogień przynajmniej w jednej z tych dziedzin, czy to w pracy, w hobby, w życiu osobistym czy w sprawach, które wspierasz. Zauważa, że ten wewnętrzny płomień jest tym, co napędza cię, co sprawia, że codziennie budzisz się z jasnym celem i odnowioną energią. Ta pasja, którą pokazujesz, jest magnetyczną siłą, która go przyciąga i inspiruje do poszukiwania podobnej ścieżki w swojej własnej podróży. Chce znaleźć coś, co sprawi, że poczuje się tak samo, coś, co obudzi w nim tę samą intensywność i entuzjazm. Jednak naturalne jest, że w pewnym momencie może poczuć lekką zazdrość. Zastanawia się, dlaczego pasja wydaje się płynąć tak łatwo w tobie,
podczas gdy on zmaga się z odnalezieniem tego wewnętrznego płomienia. Może się czuć zniechęcony, widząc, jak naturalnie radzisz sobie ze swoimi pasjami, podczas gdy on wciąż stara się zrozumieć, gdzie tkwi jego własna energia życiowa. To porównanie może być dla niego trudne, rodząc wątpliwości i niepewność co do jego własnej drogi i celu. Może się zastanawiać, dlaczego to dla ciebie wydaje się tak łatwe, znaleźć coś, co motywuje i napełnia cię entuzjazmem, podczas gdy on walczy, by odkryć, co naprawdę go porusza. To poczucie niedostosowania może być wyzwaniem, ale ważne jest, aby przypomnieć mu, że podróż każdego z nas jest wyjątkowa i że nie ma jednej formuły na znalezienie celu w życiu. Ważne jest, aby zrozumiał, że cel nie ogranicza się tylko do pasji. Nie każdy musi znaleźć płomienną pasję, aby prowadzić pełne i znaczące życie. Prawdziwa esencja życia z celem może być odnaleziona w prostocie istnienia. Chodzi o naukę doceniania i wartościowania małych momentów, tych, które często pozostają niezauważone, ale razem tworzą tkaninę życia. Cel może być odkryty w radości czerpania z tego cudownego świata, w autentycznych połączeniach z innymi duszami i w umiejętności znajdowania radości w codziennych rzeczach. Piękno życia tkwi w zdolności do odnajdywania zadowolenia i satysfakcji w małych chwilach. Może to być radość znaczącej rozmowy z przyjacielem, przyjemność spaceru na świeżym powietrzu lub satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. Te momenty, choć proste, nadają życiu wzniosły sens. Ta wyjątkowa osoba, która czerpie od ciebie tyle inspiracji, może być w nieustannej poszukiwaniu głębszego i bardziej znaczącego celu w życiu. Jednak może nie zdawać sobie sprawy, że ten cel przejawia się w codziennych doświadczeniach, w autentycznych połączeniach, które nawiązujemy z innymi i w miłości oraz trosce, którą wkładamy w każde życie, które dotykamy. Często jest tak skupiona na znalezieniu czegoś wielkiego i spektakularnego, że zaniedbuje piękno i wartość małych chwil, które w rzeczywistości tworzą esencję życia. Musi zrozumieć, że cel nie jest koniecznie czymś wielkim lub spektakularnym. Prawdziwe znaczenie można znaleźć w prostych radościach dnia codziennego i codziennych aktach życzliwości i współczucia. Może być obecne w uśmiechu, w geście pomocy komuś w potrzebie lub w wyrażeniu wdzięczności za chwilę spokoju. Te małe akty i momenty, choć mogą wydawać się nieistotne, są tymi, które naprawdę wzbogacają nasze życie i nadają mu głęboki i trwały sens. Ważne jest, aby ta osoba uznała, że poszukiwanie celu nie musi być monumentalnym zadaniem. Zamiast tego, może zacząć doceniać małe rzeczy, które często pozostają niezauważone, ale które razem tworzą piękno życia. Powinna być zachęcana do znajdowania radości w prostych rzeczach, takich jak znacząca rozmowa z przyjacielem, satysfakcja z dobrze wykonanej pracy czy przyjemność z podziwiania piękna natury. Ucząc się doceniać te momenty, zacznie dostrzegać, że cel można znaleźć w każdym dniu, w każdej interakcji i w każdym akcie życzliwości. Dlatego twoi aniołowie stróże proszą, abyś przypomniała tej niesamowitej osobie, że cel jest osobistą i wieloaspektową podróżą, która może przejawiać się na różne sposoby, wszystkie równie cenne i satysfakcjonujące. Ważne jest, aby zrozumiała, że każda interakcja, każdy uśmiech, każdy akt dobroci przyczynia się do głębszego poczucia sensu w jej życiu. Autentyczne połączenia, które nawiązuje z ludźmi wokół siebie, współczucie, które okazuje i miłość, którą ofiaruje, są istotnymi częściami tej podróży i każda z nich dodaje wartości i celu jej istnieniu. Możesz pomóc jej zrozumieć, że prawdziwy cel często znajduje się w najprostszych momentach i najbardziej bezpretensjonalnych działaniach. Powinna nauczyć się doceniać i celebrować te chwile, rozumiejąc, że są one fundamentami pełnego i znaczącego życia. Pomóż jej dostrzec, że jej cel może przejawiać się w trosce o innych, w dążeniu do sprawiedliwości, w tworzeniu piękna i radości oraz w zaangażowaniu w sprawy, które mają znaczenie dla świata. Przypominając jej, że cel nie jest ostatecznym celem, ale ciągłą podróżą,
może to być kluczowe. Powinna zrozumieć, że sens życia nie tkwi tylko w wielkich czynach czy osiągnięciach, ale także w małych zwycięstwach i codziennych momentach, które często są pomijane. Zaczynając doceniać i wartościować te małe rzeczy, odkryje, że jej życie jest pełne celu i znaczenia. Pokaż mu, jak każdy mały gest życzliwości i współczucia, który ofiarowuje, ma pozytywny wpływ na ludzi wokół niego. Zachęć go do kontynuowania rozwijania tych cech w codziennych interakcjach. To nie tylko wzbogaci jego własne życie, ale także będzie miało głęboki i trwały wpływ na życie tych, których dotyka. Robiąc to, zacznie on dostrzegać, że jego cel jest nierozerwalnie związany z tym, w jaki sposób się relacjonuje z innymi i jakie dobro czyni w świecie. Również istotne jest, aby nauczył się być łagodnym dla samego siebie, rozpoznając swoje własne potrzeby i dbając o swoje samopoczucie. Cel życia obejmuje znalezienie równowagi między dawaniem i otrzymywaniem, między opieką nad innymi a opieką nad sobą. Zachęcaj go, aby pozwolił sobie na chwilę odpoczynku i refleksji, aby mógł naładować swoje baterie i kontynuować swoją podróż z odnowioną siłą i jasnością. Pomóż mu dostrzec, że jego cel może się manifestować na różne sposoby, począwszy od oddania się swojej rodzinie i przyjaciołom, aż po zaangażowanie się w większe sprawy, które korzystają społeczeństwu jako całości. Każdy akt miłości, każda manifestacja współczucia i każdy pozytywny wkład, jaki ofiarowuje, są elementami, które budują jego cel. Poprzez prowadzenie tej osoby do tego zrozumienia, pomożesz jej żyć pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym życiem. Zacznie on dostrzegać, że prawdziwy cel jest obecny w każdym momencie przeżywanym z intencją i miłością. W ten sposób będzie mógł kontynuować swoją podróż z lżejszym sercem i jaśniejszym umysłem, wiedząc, że każdy krok, który podejmuje, jest nasycony znaczeniem i wartością. Poprzez wypowiedzenie Amen przyjmuje się dla siebie wielkość tych słów i błogosławieństwa, które zawierają. To oświadczenie nie jest tylko biernym przyjęciem, ale aktywnym zobowiązaniem do życia zgodnie z tymi zasadami. Uznajesz w nim ważność miłości, współczucia i połączenia w swoim życiu i zobowiązujesz się do pielęgnowania tych cech każdego dnia. To oświadczenie jest formą ponownego potwierdzenia swojego celu i zharmonizowania się z pozytywnymi siłami wszechświata. Aby jeszcze bardziej pomnożyć te błogosławieństwa, udostępnij ten film 5 innym specjalnym grupom, które również aspirują do tej inspiracji i boskiego prowadzenia. Robiąc to, rozprzestrzeniasz światło i nadzieję, pomagając innym znaleźć ich własną drogę i połączyć się ze swoim celem. Każda osoba, którą dotrzesz, to szansa, aby coś zmienić, dotknąć czyjegoś życia i stworzyć pozytywny wpływ na świat. Inspiruj się, aby nadal być przykładem miłości i celu, wiedząc, że twoje działania mają efekt mnożący się. Twoje oddanie i pasja nie tylko wzbogacają twoje własne życie, ale mają też moc inspiracji i transformacji dla tych wokół ciebie. Dzieląc się swoją podróżą i odkryciami, pomagasz tworzyć bardziej połączony i współczujący świat. Dlatego nie lekceważ mocy twoich codziennych działań i interakcji z innymi. Każdy mały gest życzliwości, każde słowo otuchy i każdy moment autentycznej więzi przyczyniają się do lepszego i bardziej kochającego świata. Pomóż temu człowiekowi zobaczyć, że również on może być źródłem światła i inspiracji, że ma moc dotykania życia innych i czynienia różnicy. Przypomnij mu, że jego podróż jest wyjątkowa i cenna, i że każdy krok, jaki podejmuje w kierunku swojego celu, ma znaczenie. Z twoim wsparciem i przewodnictwem może odkryć, że prawdziwe znaczenie życia tkwi w codziennych doświadczeniach i w relacjach, które budujemy w trakcie naszej drogi. Niech znajdzie pokój i radość w każdej chwili, wiedząc, że przyczynia się do lepszego świata poprzez każdy akt miłości i współczucia. Żyjąc w ten sposób, nie tylko odnajduje swój własny cel, ale także pomaga innym w odnalezieniu ich własnego. Ale ta podróż się tu nie kończy, moi przyjaciele. Istnieje coś jeszcze głębszego do odkrycia, coś,
co wykracza poza granice waszego znaku zodiaku. Tak, mówię o waszym znaku księżycowym i fazie księżyca w chwili waszego narodzin. Te elementy ujawniają ukryte tajemnice, wpływając na wasze siły i pasje oraz ujawniając wasz potencjał do obfitości, miłości i sukcesu. Tak jak księżyc wpływa na pływy, wpływa także na wasze energie, wasze cnoty i ścieżki, które podążacie. Wasza lektura księżycowa pomoże wam dostroić wasze żagle w kierunku pozytywnych wpływów, pozwalając wam rezonować na częstotliwości wszechświata, zapewniając, że wasz potencjał do obfitości i sukcesu rozkwita w sposób eksponencjalny. Znak księżycowy to potężny przewodnik do lepszego zrozumienia waszych emocji i waszej natury wewnętrznej. Ujawnia on aspekty waszej osobowości, które często pozostają ukryte, wydobywając na światło dzienne talenty i umiejętności, których może jeszcze w pełni nie odkryliście. Rozumiejąc fazę księżyca w chwili twojego urodzenia, możesz zidentyfikować najbardziej odpowiednie momenty do podejmowania ważnych decyzji, rozpoczęcia nowych projektów, a nawet do refleksji i odnowienia się. To zrozumienie zapewnia unikalną przewagę, pozwalając ci lepiej zharmonizować się z naturalnymi cyklami wszechświata i w pełni wykorzystać dostępne energie. Wyobraź sobie, że możesz podróżować przez życie z mapą nieba, która pokazuje nie tylko, gdzie się znajdujesz, ale także, dokąd możesz się udać. Ta wiedza daje ci jaśniejszy wgląd w twoje możliwości i dostępne ci okazje. Zrozumienie, w jaki sposób wpływy księżycowe kształtują twoje codzienne reakcje i wybory, może zmienić sposób, w jaki żyjesz, pracujesz i kochasz. Kiedy dostroisz się do tych energii, zaczynasz dostrzegać bardziej intensywną synchroniczność w swoim życiu. Drzwi zaczynają się otwierać w niespodziewany sposób, a okazje pojawiają się częściej. Twoja intuicja wzmacnia się, prowadząc cię do podejmowania decyzji, które rezonują głęboko z twoim prawdziwym ja. Czujesz się bardziej związany z otaczającym cię światem i bardziej zharmonizowany z twoim celem życiowym. Ponadto, to zrozumienie pomaga poprawić twoje relacje. Poznając wpływy księżycowe w twoim życiu, możesz lepiej zrozumieć swoje emocjonalne potrzeby i potrzeby twoich bliskich. Tworzy to atmosferę większej empatii i zrozumienia, pozwalając ci budować silniejsze i harmonijne więzi. Dlatego nie bagatelizuj mocy swojego znaku księżycowego i fazy księżyca w chwili twojego urodzenia. Te narzędzia są niezbędne do odblokowania twojego prawdziwego potencjału i życia życiem obfitości i spełnienia. Dostosowując się do tych energii, otwierasz drogę do ciągłego wzrostu i sukcesu. Przygotuj się, aby zbadać te wpływy i zobacz, jak mogą one zmienić twoje życie w sposób, o którym nigdy wcześniej nie marzyłeś. Otwórz swoje serce i umysł na nieskończone możliwości, jakie ma do zaoferowania wszechświat. I pamiętaj, że podróż jest równie ważna, co cel. Każdy krok, który podejmujesz, kierując się gwiazdami, przybliża cię do życia bardziej pełnego i satysfakcjonującego. A teraz, bądź czujna na kolejne wideo, gdzie czeka na ciebie słowo zachęty i wiary. Pozwól się otoczyć tym potężnym energiom, łącząc się z wszechświatem i głębszą istotą twojego istnienia. Niech te przesłania dotkną twojego serca, rozświetlając twoje dni w trudnych chwilach. Pamiętaj zawsze, że nigdy nie jesteś sama w tej podróży. Siła wyższa cię chroni i prowadzi na każdym kroku drogi. Pozwól tym słowom rezonować w twojej duszy, przynosząc ci spokój i pociechę w trudnych chwilach. Teraz nadszedł czas, aby rozniecić tę iskrę wiary i miłości w świecie, promieniując ją na wszystkich tych, którzy potrzebują światła pośrodku ciemności. Udostępnij te przesłania swoim bliskim, stając się latarnią pozytywności i nadziei. Pamiętaj, że jesteś narzędziem pozytywnej zmiany, prowadzonym przez boskie ręce. Niech Bóg zawsze będzie z tobą, otulając cię ciepłym objęciem wiary, pokoju i pociechy. Amen.